Wszystko zaczęło się pewnego popołudnia. Zdrowie! Moi przyjaciele nie wiedzieli jeszcze, że przyjdzie im naprawiać świat. A, to przykre słyszeć o tym, co przydarzyło się twemu synowi Heliosie. Cóż mogłem powiedzieć? Ja, Helios, Bóg Słońca, przez wieki powożący niebiańskim zaprzęgiem, nie potrafiłem uratować własnego syna. No tato, zgodziłeś się spełnić moją prośbę. Czego innego się spodziewałeś? Poczekaj, aż dziewczyny mnie zobaczą. Hej, jak wyglądam? Jesteś śmiertelny jak twoja matka. Faetonie, żaden śmiertelny nie może powozić tym zaprzęgiem. A zatem muszę się stać nieśmiertelny. To chyba nie Helios prowadzi. Może Faeton? No cóż, na swój sposób stał się nieśmiertelny. Wciąż żyje w wyobraźni zwykłych ludzi. Heliosie, nie myśl o tym. Pij i zapomnij. I cóż mogłem uczynić, jak nie szukać zapomnienia przy biesiadzie ze starymi kumplami? Cóż, jako zawodowy kierowca zaprzęgu nie przywykłem do mocnych napitków. Co jednak pomogło mi przełamać lody w stosunku do Meduzy, jednej z trzech gorgon zarządzających tym przybytkiem. Jakiś czas po tym, jak Meduza zginęła w walce z Perseuszem, dowiedziałem się, że mamy dziecko, córkę o imieniu Kunkura. Tatusiu, słyszałam, że obiecałeś Faetonowi spełnić jedno życzenie. Ja też tak chcę. Była krnąbrnym dzieckiem i miałem się o tym bardzo szybko przekonać. Moim życzeniem jest zobaczyć twojego szefa. No, Heliosie, co cię tu sprowadza? Ja! Doprawdy? A jak masz na imię, moja maleńka? Nie twoja sprawa, stary grzybie. Widzę, że twoja mała wychowanka jest bardzo zadziorna, Heliosie. Nigdy nie mogłem tego pojąć, ale on wprost przepadał za Kunkurą. I to od pierwszego spotkania. Gdy tylko dorosła, uczynił ją boginią Azji. Kunkura wybrała pewną kobietę, Pentesileę, jako władczynię swych ziem. Ta sprawnie poprowadziła swoje wojowniczki do boju. Wkrótce okoliczne plemiona uciekały na same słowa, Amazonki nadchodzą.